Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu Minecrafta na modę. Nazywam się SafeMod i jest ze mną dzisiaj Tofik. Cześć. Jakuzo. Siema. Oraz Kenar. Siemano. Kto mi tutaj wiatry puszcza? Przepraszam, grechów. Już, że wiatry. Kurde, ludzie. Co wy macie z tymi kurczy wiatrami? No. Nie przesadzajmy. Tak, teraz się będę ubić przez cały odcinek. Nie, dobra. Co dzisiaj? Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, zajmiemy się już powoli przygotowywaniem pod nasz reaktor atomowy. Oczywiście powoli, bo pierw musimy zająć się modyfikacją factorization. Tak, to jest podstawa, którą musimy wykonać, bo będziemy potrzebować tam kilka itemów z niej wykorzystać. Pierwsze co, to wykonamy sobie diamentowe szardy. Ci, co nie wiedzą, jak je wykonać, to jest ten oto item. Czekajcie, nie, tylko teraz tutaj dojdę. Tutaj to. Diamond shard. Jak ktoś nie wie, jak go wykonać, to zaraz się nauczycie również. Ja też musiałem chwilę polatać po internecie, bo wbrew pozorom ta recepturka aż taka prosta to nie jest. Więc w międzyczasie Kenar oraz Jakuzo będą robili domek pod factorization. Mają mniej więcej opisane, jak on powinien wyglądać, jakie ma wymagania. Mam nadzieję, że będzie tak, jak mi się on marzy. Tak. A że nie przyjdzie, on będzie zakłócić inny. Jakuza. Jak on miał wyglądać? Dostałem archmenta dla diamond. Ciebie. Okej. Diamontówki też zabieramy i zaraz wam pokażemy, o co dokładnie tutaj kaman. To weźmy. Potrzebujemy oczywiście wykonać TNT. Tu jest wszystko zasrane, więc musimy pójść do tego pomieszczenia. Dobra, tutaj też jest zasrane, tutaj też. Dobra, a pobierzmy się może za robotę. Troszeczkę wolnego. Ale jak to wyglądać miało? Dobra. Jeszcze raz wam opisać? To, poproszę. Jak to miało wyglądać? Czyli tak, pomieszczenie ma być prawie że okrągłe. W środku mam mieć cztery kratki wysokości, później ma sufit i podwyższenie na górze, podwyższenie tylko i wyłącznie na krawędziach. Na krawędziach stoją te lustra z factorization, a dokładnie po środku stoi ten wentylator. Save mod. No. Zgubiłem się już, jak powiedziałeś, okrągły. Okrągły domek 11 na 11. Tak. To może pierwszy zrobić. I w środku cztery wysokości. Koniec, finito. Dobra, zróbcie taki. Środek daj tu. Ja już resztę zrobię. Oczywiście marmur i bazalt standardowo. Yeah. A nie będziemy kombinowali za bardzo z innymi surowcami. Dobra, my robimy tak o TNT. Mamy 8 TNT. Co dalej? Potrzebujemy blok diamentowy oraz obsydian. Dwa bloki diamentowe w takim razie, bo więcej nie wykonamy. Dwa bloki diamentowe. To wyczyśmy. I teraz wyglądam go. Tutaj ten. 1000 diaksów tylko słabo. I obsydian wokoło. I dostaliśmy pakiet. Craft pakiet. Wiesz co, właśnie stworzony z tych dwóch rzeczy. I teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy urządzenie do wypakowania surowców. Czyli to jest craft packet, tu jest maker, stempler, packager. Kurczę, który wypakuje? Chyba ten, maker. Chyba, kurde, nie mam pojęcia. Tobie chyba chodzi o promieni 11, a nie 11. Średnica 11. Promień od środka ma być 5. Czyli średnica będzie 11. No, czyli to jest 5, to jest 3, to tam już. O, jak ty ten, kurcze, testy. Nie było nic do kola. Zdałeś? Tak, to nie samo jak. O, mam do was pytanie. A propos. Jedno jajko gotuje się 3 minuty. Ile gotują się 3 jajka? Zależnie. Co? 3 jajka gotujemy po kolei, czy nie? Ojojku. Tak. Czyli nie zdałeś? Tak, 3 minuty. No, dokładnie. Ale poczekaj, zobacz. Chyba tylko ty masz taki formaty. Po prostu wielki ten, żeby wszystkie jajka gotować osobno. No, nie było. Albo lepiej. Ile przeważnie dni ma rok? 365! Oj, to masakra. Ten filmik, co ja widziałem, to masakra. Widział. Co jest cięższe? Kilo tego. Kamienia czy piór? Oczywiście, że kamienia. Każdy o tym wie. Oczywiście, że piór. Oczywiście, że kamienia. Nie, to kamień. Ja ci mówię, to na 200% to kamień. Czekajcie, zaraz zrobię troszkę i to będzie dziennik. Maker. Okej.
co postawimy na razie tutaj, może tutaj w środku. Póki co, tego chcę wypakować, prawda? Go później przełożymy, spokojnie, nie musicie się denerwować. Nie, to nie jest ten. Pakiet. Ten? Stempler. Stempler wykonajmy w takim razie. Czyli potrzebujemy te same slot. Więc ja to wykonam i do was po prostu wrócę. Okej, okay, chyba już mamy. To będzie to, to jest chyba stempler. Tak, stempler. Zaraz zobaczymy. Wkładamy to. Słyszałem eksplozję. Nie wiem, czy to umie, czy nie. Dobra, ale dostaliśmy 18 shardów i tak samo drugi. Wiesz, jakaś eksplozja. Dobra, nieważne, mniejsza z tym, wolę nawet nie myśleć, co to było. Może po prostu to ma taki dźwięk. Może taki dziwny dźwięk. Dobra, teraz zamawiamy briki. Po co? Żeby stworzyć oczywiście miejsce, gdzie będziemy mogli sobie te itemki pięknie, ładnie zamawiać. Teraz zobaczycie dokładnie, o co kamamy. Tylko tutaj będziemy musieli się troszeczkę pobawić z tym, no ale powiedzmy. A oni tutaj nic nie zniszczymy. Tutaj jak widzicie już Kena zaczyna tutaj pięknie, ładnie pracować. Ken, tak, Ken. Tofik, mam do ciebie pytanko. Chodź tutaj może koło swojego kościółka. Tutaj bym ci zbudował taką malutką świątynkę z netherbricków. Co, gdzie? Tutaj? Tak. Na zasadzie... Czekajcie. Tutaj. Powiedzmy na taką, co ona jest? Będzie ona robi? Tak, ten sposób. Tu będzie taki wieczny ogień, który będzie nam przerabiał nasze surowce. Spoko może być. Tak? Będzie pasować nawet do tego, do klimatu. Bo to niestety, ale musi być z tego bloku. Dobrze, tego bloku się nie da. Nie, pasuje. Wydaje mi się, że chyba takiej wielkości będzie okej. Okay. Tu oczywiście to podniesiemy, że to pięknie, ładnie się prezentowało. Jeszcze do góry. Hop! Kurde! Zenek nauczy skakać. Dobra, to niszczymy. Tak. Wiecie co, może jeszcze to powiększymy o jedną kratkę na boki. Żeby to, wiecie, było troszeczkę większe, takie małe gugienko. Tak. Małe gugienko. Tak to nazwijmy. Zobaczcie, ile my mamy szczał w ogóle w systemie. I tu, na pewno od cholery. Ty bardziej, że ty tam jeszcze jesteś. Jak ja byłem, to było ich od cholery. Znaczy, ja teraz biłem się z normalnymi szkieletami. To właśnie o tym mówię, że one mnóstwo tego wywalają. Będziemy musieli po prostu wrzucać szczał już do śmieciarki, kurde już. Po prostu nie będziemy się z nimi cackać za bardzo. Mm. Okej. Okay. Tak. Teraz jakoś to tak mniej więcej osłońmy, żeby w razie czego tutaj nikt za bardzo sobie nie spacerował w tych okolicach. Ale jak coś, to można się dzisiaj jeszcze pobawić z bossem. O. I w ten sposób. O, pik napada. Zajmę, co później to Kenar ozdobisz, tak, dokładnie. Co ty na to, żeby się pobawić dzisiaj z bosikiem? Po co się z nim bawić, i tak wiadomo, że on, kurczę, padnie na dwa strzały. Niestety, życie takie już. 13 sekund. Dobra, co teraz zrobimy? Bierzemy jednego netherbricka oraz jednego sharda. Dostaniemy specjalną zapalniczkę. Ona jest tylko na kilka użyć, jak tutaj mnie już Kenar uczył. Teraz tak o, kurde, boję się troszkę zapali, bo nie wiem, jak zachować się z tymi blokami z boku, co są. Nie podpali chyba. Nie? Chyba? Nie, chyba nie. Nie powinien. Dobra, zobaczymy. Zapalamy ogień. Ewi, zaczynam tutaj pięknie, ładnie nam pracować. Skoczyłbym tam, ale... Okej. Czekajcie. Ale wolę nie. Jeśli tutaj patrzę wokoło, na pewno wszystko jest w porządku, ale jest okej, dobra. Teraz co z tym oto bloczkiem możemy zrobić? Nie, to na więcej użyć wystarczy, kurczę, Ken, co ty, kurczę, za pierdółki gadasz? Ale jak ja robiłem Dark Matery, to mi na 4 wystarczyło, bo przy tego robiłem. Aha, to nie wiem, kurczę. Więc tak, wrzucimy oczywiście to do systemu, bo z tego nie będziemy potrzebowali, póki co przynajmniej. Znaczy, przepraszam, to będziemy używali do lamp specjalnych. Bo te lampy są... Właśnie, może pierw te lampy stworzymy w takim razie. Znaczy, słuchajcie, wróć i tak coś jak będzie, potrzebujemy bloki. To fik, co ty robisz? Ironowe. Wyrównuję tutaj bloku, ten. Czyli 9 zamówmy w takim razie. Kenar, ty się tutaj nie obijaj. Budynek zostawiać. Nie. Murzyn, trzeba pasować. Dobra, ja teraz poczekam kładziemy chwilę, ten blok aż i on się zmienia, jak widzicie. Piknie po prostu. I go teraz niszczymy, zbieramy. I tak lecimy. Postawiłem tutaj dirta. Przez przypadek. Byłoby małe boom. Nie, nie spadłeś. Ach, jak widzicie. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz używam tej rudy akurat. Naprawdę, serio. Pierwszy raz jej będę teraz używał.
Chwilę musiałem szukać, żeby ją znaleźć w ogóle. Dark Ingot. Pierwszy raz w ogóle do tego podeszłem. Po prostu zawsze nie wiedziałem, jak to się wykonywało, te szardy bardziej. Ale chwilę posiedziałem na internecie i jest. Tak. Oczywiście pisałem do Enka, ale mi nie odpowiedział. Menda jedna. Zadzwoń do Fardena, bo go już dodałem do konfie. Dobra, czekaj, chwila. Okej, okay, jestem jeszcze już teraz Harden. Witamy Hardena. Cześć. Dzień dobry. Tak, witamy. Tak, co będziemy teraz wykonywali? Oczywiście te lampy, co zapowiadałem. Czyli wykonamy sobie kilka zapalniczek. Powiedzmy dwie, one się stakują. Kurczę, nie, to jest właśnie największy ból. Teraz potrzebujemy jeszcze silver załatwić. Odeśliśmy te itemy do systemu, co będą nam niepotrzebne teraz, czyli to, i to. Dobra. Ja się dziwię, dlaczego ja nie mogę... Teraz tak, silver. I panele. Czego nie możesz? Nie mogę zenchantować, a widzę, że już mam 12 level. Ken, ale wystarczy, że sobie pójdziesz do tego. Do netheru po expić. Na tym i przy okazji itemki pozdobywać. W ten sposób to układamy. Teraz tutaj... Nie lit. Przepraszam was, nie lit. Pierw musimy te bloki rozłożyć, czyli te, co zdobyliśmy przed chwilą, z ingot, z iron bloków, rozkładamy na ingoty, kładziemy w ten oto sposób, po dwie sztuki, tu dajemy panele, o, i tutaj dajemy silver, a tutaj nasze do podpalania. A nie, to one wystarczają kilka razy, nie wiedziałem. Myślałem, że to będzie tylko na raz. A to dobra, to bardzo fajnie. A spoko, ja jeszcze wykonamy ich więcej w takim razie. Czyli maksymalnie ile mamy tych sztabek? Maksymalnie. No dobra, wykonamy jeszcze, spoko. Nie ma problemu. Maksymalnie ile się da. Czyli mamy łącznie 8 lamp. Teraz te lampy możemy tutaj już powolutku sobie rozkładać. Czyli jedną lampę damy do samej górze. Ta lampa ma o wiele większy kąt dawania światła, więc jak ściągnę teraz tą moją do oświetlania, wejdziemy tutaj do środka. Tutaj widzicie, tutaj na przykład jest pole, w którym nie ma światełka. Położymy tutaj sobie lampę na samej górze. I od razu wszystko wokoło jest pięknie, ładnie oświetlone, więc naprawdę te lampy są genialne wręcz. Mają bardzo fajny i bardzo przyjemny promień, więc na pewno tutaj będziemy mogli je poukładać. Chociaż, jak dobrze chyba wiecie, zauważyliście, u nas za bardzo mobków to nie ma na serwerze. Tak, Harden są problemy. Coś popsuł. Tak, są problemy u nas z mobkami i niestety tutaj ich nie zastaniecie. Tak. Teraz w międzyczasie, jak tutaj, będzie tam tutaj Apokalipto wykonywał, Kenar będzie nam wykonywał itemki kolejne. Konar. tak, Konar. Konar, tak dokładnie. To jaki masz hardy pomysł? Trzeba połapać po jednym tym. Po jednym mobku. Solar Turbin nie ma jeszcze recepturki kijowo, ja będę musiał jej poszukać. Kto mnie uderzył piorunem? Wioski możesz przerzucić hardy, jak masz ochotę. Kto mnie uderzył piorunem? No słyszałem. Dobra, tutaj. Jest. Zobaczymy, tutaj jest receptura. A ja jestem Solar. W DDR-ze. Arden. Może tutaj ona będzie przynajmniej. Solar Turbin. Dostałem w nie. Recepturkę chciałem. Kurczę, recepturki tutaj również nie ma. Co za ból po prostu. Boś grzesznik. Serek, a ten drugi też. Obie te solarki nie mają recepturki, więc momento. Idę sprawdzić jakaś recepturka pod ten item. Dobra, już mam, jak to się wykonywało. Więc tak, potrzebujemy zamówić sobie motor. Jak go wykonać? Kuknijcie w recepturkę, naprawdę. Skoro i tak musicie to wykonywać, to i tak to będziecie musieli się wbić. Wziąć klucz. Tak, na szybkiego. Takie itemy są do tego wszystkiego potrzebne, więc naprawdę tutaj jest troszeczkę zabawy. Ale to mówię, zobaczcie sobie dokładnie to w recepturce. Słucham cię. Bierze się, rozkręca się motor. Już się ma. Co chciałeś ode mnie? Kenarze. Konarze. Dobra, jestem telefonowym. Nie mówię z tego. Jaki motor? Ten ze Stone'a i z gumy? Co? Co? Bo są, bo jest kilka motorów. Co ty z gumy chcesz zrobić? No chłopie, ty to się uspokój. Motor. Już ci kurczę guma w głowie jakaś. Znaczy udzieliłem się atmosferę. Czyli motor z Factorization łączymy, fan oraz lead wokoło. Nie lead. Przepraszam. Szkło. Ty nas kłamiesz. Szkło, ale pełne szkło. Ale pełne. Ale rozpuszczalne. Tak. Jak widzieliście, nie mam recepturki po to, więc muszę robić to z tego, co zapamiętałem ze stronki. A moja pamięć jest bardzo dobra, ale krótkotrwała. Tak. Structured build. W ten sposób. Tu i motor.
Na odwrót? Czyżby dobrze było z paneli? Ej, kurczę, już zgłupiałem. No ślicznie, no. A, to safe mode, ja myślałem, że to jest... Ej, poważnie. O, masz minus. Czekajcie. Rejsa. Czego twój minus? Dobra, tym już z powrotem. Dowiedziałem się, dlaczego ta recepturka nam nie działała. Otóż po prostu w tej wersji ATS-a ona nie chodzi. Dlatego też dodałem sobie ją przez GM-a. Tak, dodałem sobie, ale oczywiście teraz wyrzucamy wszystkie te itemy, które byśmy zużyli na jej wykonanie. Czyli fan, leci do niszczarki, motor oraz 7 szkła. Okej, wszystko poszło. I teraz tak wyciszcie moda w ten teraz... Tak, o. Będziemy potrzebowali... Wiesz, że mi nic nie zadałeś. Lidy? Chyba lidy nam by potrzebne. Zamówmy sobie lidy, stak lidu oraz oczywiście kabelki, bo już teraz w tym etapie one się nam przydadzą. Tutaj mieliśmy dosyć sporo, ale dobra, to miesza z tym. Teraz tak, o, po środku kładziemy sobie jednego lida i wokół panele chyba. Wokół chyba panele były, czekajcie, momentoce. Wykonajmy sobie tutaj trochę katemów. Tak, jeszcze raz. Okej, okay, tyle nam spokojnie wystarczy. Póki co, na razie, oczywiście na start. W ten sposób to obstawiamy wszystko, dostaniemy 6. Czyli prawie nic. To nie to. Aj, kurde, znowu będę musiał kuchać. Dobra, recepturkę już poznałem. Oczywiście silver wokoło i w środku szkło. Kurde, masakra jakaś. Ale odwiedził nas Borys Wiewiórka. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wszystkim, dobry tak. Dzień. Dobry, jak będę pochwalony. Tak, dobra, to my wracamy do wykonywania itemów w takim razie. Już tutaj nie będziemy za bardzo ględzić. Czyli tak o 32. Wykonamy tyle na start. Te panele, dobra, jest. Reflektor Mirror. Wszystko pięknie, ładnie. Teraz troszeczkę tutaj pomożemy naszemu przyjacielowi Kenowi. Potrzebujemy marmur w takim razie. Kobliki oczywiście. 4 zamówimy te. A ty co tu się tak buduje? Wszystko wykonamy sobie bryki. Czyli to wyrzućmy. Tutaj jeszcze jednego staka weźmiemy sobie. To wszystko zrzucamy do naszego craftingu, żeby uzyskać sobie cegiełki. I teraz... Czemu ty, Borys, nie bijesz? Chciałem cię zrzucić. Borysie, ty się inno uspokój. Mam się zrzucić. No. Dobra, wokoło. Bo to wina tak. Koki. To wina koki, tak. Dokładnie, wreszcie się wydało. Borys, proszę mnie nie trollować. Ja za trollololo wywalam. Ale gdzie, w powietrze? Nie. Daję po prostu kopa w tyłek i wywalam całkowicie. Aha, w powietrze oczywiście, tak? Byś zginęła, no. Bądź taka grzeczna i zgiń. No kurde, ale weź, no. Mogę pomóc jej zginąć? Jak ja teraz zejdę? Nie, nikogo nie będziemy zabijali. My jesteśmy grzeczni ludzie, przeważnie. Akurat. Jeśli mi ktoś nie wejdzie po celownik, teraz tak o. Na środku, cholera, gdzie jest środek? Tu. I z tego, w tym miejscu, czyli tu jest środek. Tak, czyli na tej wysokości musi stanąć nasza turbinka. O co ci Harden chodzi? W tym miejscu, tak. Pięknie, ładnie. Tylko oczywiście ona potrzebuje jeszcze wody do swojego prawidłowego działania. Czy mamy półbloki z bricków? Wątpię, tak szczerze mówiąc. Ale zaraz kuchniemy sobie, czy da się je wykonać, i nie da się. Ale możemy bloki zawsze pociąć i w ten sposób wykonamy pseudo półblok. Czyli to rozwalimy teraz, bo tutaj nie będzie nam potrzebne. Zamówimy dobra. Sobie piłę. Piłę. Gdzie my tutaj ją możemy, cholerka, mieć? Dobra, mamy już naszą piłkę do cięcia, więc tniemy nasze bloki. Ile ich będziemy potrzebowali? Malutko, szakrzywiąc. Może 8 będziemy cieli, czyli to na pół. Później w ten sposób. To będą stojące klocki. Tego nie chcemy, ale nie. Czyli te. I teraz z nich chcemy uzyskać takie bloczki, co ma Harden, czyli te. O, właśnie. I z tych oto bloków musimy tutaj złożyć taką ładną obwódkę. Jak się nazywało to szkło? W magiczny sposób, nie mogę ci powiedzieć. Jak ci powiem, to bym musiał ciebie zabić. Tajemnicy. Tego byś chyba nie chciał. Prawda? O to nie możesz. Mi możesz powiedzieć. Ciebie mogę utłuc? Utłuc cię mogę? Serio? Nie do końca. Ty tego pragniesz? Ja mam krótkie nóżki. Pragniesz tego. Dobra, ten. Dobra. Ma ktoś jeszcze co? Glass viewer? Teraz potrzebujemy wodę. Water.
Tak, użyjemy tej wody citerskiej, pseudo-citerskiej podkreślam, bo jest z umater. Żeby znowu nie było pytań, skąd ta woda jest. To jest z umater. Ja właśnie wylewamy też myślałam, że to jest ten. Pięknie, to jest pięknie, ładnie się spisuje. Chociaż wiecie co? Zrobimy chyba tak, jeszcze tutaj w bok. Czyli tutaj te dwa bloki możemy w ten sposób rozwalić. I to samo zrobimy w tym miejscu. Ej, jak się robi to glass viewer? Jeszcze raz, o który ci chodzi? O to szkło takie, które jest użyte do tego. Aha, wokoło szkło zwykłe, a w środku iron. I nie no, bo chcę trochę usprawnić ten spawner. No, spoko, spoko, nie ma problemu. Wiesz, możesz tam podwyższyć, tak szczerze mówiąc, bo tam niektóre mobki wylatują na zewnątrz. No wiem, właśnie to chcę zrobić. Aha, no to spoko. To widzisz, dobrze, że ci podpowiedziałem. Nie, bo po prostu nie wiedziałem, no jak to się robi. A nie chciałbym się tego szukać. I te, czy sięgną? To jest to pytanie. Cholerka jasna, chyba nie, za daleko dla nich to jest. Jaki ma... fail? Czekajcie, tutaj na pewno nie będą widziały, bo są troszeczkę niżej od tamtych. Teraz taką, musimy potestować teraz znowu. Tak, dobra. Mam takie pytanie. W którym miejscu jest one będą tutaj widzieć? Liquid XP? Jest. A, będziemy używali, spoko. Tutaj. Nie ma problemu. Bo z tych dobra, szkieletów tutaj działa. Tutaj działa. Czy ten zadziała? Ten nie działa już. Czyli teraz miałbym do ciebie, Ken, prośbę. Żebyś w miarę systematycznie taki okrąg mi w tym miejscu. Gdzie? Wiem, jest chamski. Wokół. Gdzie jesteś? Takie same kółeczko. Żeby to sięgało wszędzie. Spoko. Albo czekaj, może ja dam radę go powtórzyć. Też nie. Nie dam rady zrobić tutaj ładnego kółka wokoło. Ech. Wiesz, chciałem dobrze. A wyszło jak zawsze. Cóż to jest? O, to po prostu musi być wszystko skierowane. Tylko to musi być oczywiście okrągłe pseudo. Czyli dwie kratki w przód wszystko trzeba przesunąć. Dwie kratki, nie jedną. Dwie kratki, dobra. To zaraz wracamy, jak tutaj Kenar załatwi to malutki problemik. Tak, malutki. Dycie. Dobra, jak widzicie, wszystko pięknie ładnie jest obłożone. Powiedzmy, że to jest okrąg, tak? Ken mnie zapewnił, że to jest okrągłe, więc ja mu wierzę na słowo. To jest okrągłe. Oczywiście w rozumowaniu minecraftowym to jest okrągłe. No już nie ukrywajmy. Wiecie, to co my uważamy, że jest okrągłe, to wcale w Minecrafcie nie musi być okrągłe, naprawdę. Dobra, to teraz tworzymy sobie pewne urządzonko, które nam będzie służyło do pokazywania, ile energii jest produkowane. Jest to charge meter? Jakoś tak. Coś koło tego. Klikamy na to i dostajemy, że ma on 44 power, czyli produkuje 44 energii. Teraz musimy jakąś tą energię ściągnąć na dół. Jak to zrobimy? Potrzebujemy jednak rozwalić troszeczkę to, co tutaj zbudowaliśmy z tyłu, gdyż ponieważ, że musimy tutaj postawić blok, powiedzmy, czekajcie, to chyba nie może wisieć w powietrzu, czy może? Tu kładziemy to i to musi pójść w dół jedną kratkę. Czekajcie, tu jakbym postawił, nie, może wisieć w powietrzu, okej. Okay. To w taki sposób dobra, będziemy musieli zrobić. Chyba, że... Czekajcie, momento. Zrobimy to w ten sposób. Czyli tutaj puścimy w bok. Czyli tutaj postawimy... Ej, nie da się? Tu? Aha, do góry. A, do góry on się nie buduje. W dół może. Do góry nie. Okej. Więc w taki sposób to musi być ułożone, więc to rozwalmy, co jest z tyłu. I spróbujmy to jakoś inaczej zabudować. Czyli gdzieś tutaj postawić w tych okolicach. I gdzieś oczywiście będzie dało. Czyli powiedzmy gdzieś tutaj, klocek postawi się, za tym też się nie postawi. Okej. Okay. Więc w ten sposób to zabudujemy i tak to zostanie już na stałe. Okej, okay, tu. Safe mode. Zasłoniło te, dobra, rozumiem. No mów. Jak coś, to ja zbieram okay, te działaj. Szkielety do szarda, do piątki. Te mendy też działają. Okej, okay, zbieraj. Później oczywiście zbudujemy sobie te szardy. Zrobimy, nie, bo tu jest już zaznaczone, że jest Witcher szkielet. To mamy. Teraz chodźmy w dół. Cieknie woda. Woda cieknie. Ludzie. Widzisz, że cieknie woda? I znowu cieknie. Cześć, mod? No, słucham cię. Ja mogę zakryć ten ruch. W sensie, że zrobi coś takiego, że jak tutaj jest ta droga, no nie, to jest to tak wykopane. I czy mogę to przykryć od góry? Czy coś będziesz robił? Możesz zrobić, co chcesz. Tutaj. Dobra. Święty ruch. Tak.
Tylko żebyś po prostu nie wychodziła ani na drogę, ani tam za bardzo dalej, prawda? Takie tam pierdółki. Wiesz, żeby to miało ręce i nogi. Poproszę, żeby to było. Okej. Ręce i nogi, wiesz, no. Jest ręka i noga. Ręce i nogi. To już jest koniec? Aha, bo to jeszcze do przodu powinno ci. Dobra, nie ma mnie tutaj. Przepraszam, Ken, tutaj mnie nie ma. Ja wracam na górę w takim razie. To przydałoby się, żebym przeszedł jeszcze za to w takim razie. Tutaj to rozwalmy i pójdźmy jeszcze kawałeczek do tyłu. A, w tym czasie, jak to będziemy to wykonywali, zamówmy sobie baterię może. Dyszkę baterii. A czemu by nie? Czy jeszcze nie wiem, to tutaj. Energy cell redstone'owy? Nie. Baterie do factorization. Aha, dobra, już myślałem, że ten. Okej, w ten sposób. I tutaj pociągniemy go w dół. Łączy dobra, się. Już mam 800 szkieletów. Nie chcę, będę łączyć. Nie, dobra, już się połączył. Okej, wszystko działa pięknie, ładnie. Tutaj na dół. I teraz tak o. Tutaj będzie ogólnie taka wielka bateria. Mam nadzieję, że one się w ogóle będą stakowały. Czy wiecie, jak postawimy kilka koło siebie, to że one będą się łączyły ze sobą i będą przekazywać energię między sobą. Oby, mam taką nadzieję. Zaraz się przekonamy. Czy kładziemy jedną baterię, obok kładziemy drugą, na górze. Ej, kurczę, jak coś... na górze. Fuck. Jak coś, to by się przydało jeszcze, fuck. Co zrobić? Żeby do Wojda wysyłało ciebie, te... Ej. No? Żeby do Wojda wysyłało się te miecze i łuki. Nie, że one są nam praktycznie niepotrzebne, a mało co dają, żeby było z nich coś w pożytku. Do śmieciarki będą one iść. No, do śmieciarki, tylko że to też się nie stakuje i to jest trochę chamskie. Wiem. Ja już tutaj próbowałem troszkę ich tutaj opróżnić. One mają chyba różny tam damage, uszkodzenia, dlatego nie wiem, jak śmieciarka sobie z nimi poradzi. Dlatego ma też różne ID. No właśnie o to chodzi. Dobra, czy to się będzie raz ładowało? Oto jest pytanie numer jeden. Ten z dołu, uwaga, się ładuje. A ten u góry? Wydaje się, jakby też się ładował. 100% zmagazynowania? Dobrze to rozumiem? Czekajcie, church... Nie, jeszcze jakby się ładowały one. Kurde, już się... Coś się zaczynam gubić w tym. Ale dobra, ale powiem, że to się ładuje. Wiecie co? Najgorsze jest właśnie sprawdzanie tych naładowania. To mnie zawsze po prostu wkurzało w tej modyfikacji. Czekajcie, postawimy sobie z boku jedną czystą bateryjkę i zobaczymy, jakie ona będzie miała właściwości. Czyli 95% ma maksymalne charge, naładowanie 20 konduktionów, ile ma podpiętych do siebie. Dobra. Ja się dokładnie dowiem, jak tutaj to jest zbudowane i tak dalej. Na razie nie będziemy się na tym skupiać. Teraz tu podłączymy jeszcze jedną, ale to ją zaraz podepniemy tutaj kabelkami z tymi bocznymi. Powiedzmy na razie w ten sposób, a później tutaj też pociągniemy taki pion baterii kolejny. I jeszcze jedną baterykę tutaj podepniemy. A dokładnie dwie. Tak. Dobra, po prostu przedtem, jak myśmy to testowali, to nie było światła. Tak, już teraz się wszystko pięknie ładuje. Przynajmniej do pewnego poziomu, widzicie? Podbiło się nam z 10 do 136. Wiecie co? Czyli to chyba jakoś tam musi działać w ten sposób. Kurczę, trudno mi powiedzieć dokładnie, jak to wygląda. To chyba prezentuje. Działa tylko na wełnie, z tego co wiem. Ale tutaj widzicie też jest, właściwie kurczę, church 136 na 816. Więc to jest chyba, kurczę, jakaś norma po prostu. Teraz jak podepniemy całość, to pewnie będzie tutaj większa wartość. Tak, widzicie, się ona teraz zwiększa systematycznie. Więc załóżmy, że jest wszystko w porządku, czyli podepnijmy baterie tak, jak miały być standardowo na samym dole i już do tego tematu nie wracamy, naprawdę, bo ja go nie rozumiem. Hardan, weź mi tam poszukaj tego czarnego barwnika. Kurczę, czemu nie chcesz się też skoczyć? Ej, Mendo! Raz i bo dwa. Bo się nie da z tego. Okej, okay. Piękna, ładna bateria, olbrzymia oczywiście. Stan naładowania? 3000, ciekawe, to będzie chyba jego końcowa energia. Jaka będzie mogła być. Dobra, zostawimy to tutaj na noc i to sobie tutaj spokojnie działa. I tak, już niestety będziemy chyba kończyli ten odcinek, bo kurczę, wszystko zrobiliśmy to, co chcieliśmy, a już jest czas na koniec. Niestety. To już jest koniec. Nie ma już nic. Dobra, tu kładziemy oczywiście światełko, żeby to jakoś oświetlić. Tak? Czyli jednak to Ken? No tak, czy lepiej to postawić
klocek niżej, żeby to było jednak ej, widoczne. Ej, w ogóle skąd my mamy Pluton? Dobra. Skąd my mamy niżej. Pluton? Zrozumiałem. Mógłbyś to rozwalić? A ja postawię blok, żeby nie zleciała ławoda. Okej. Okay. Pluton? Ciekawe, czy to nic tam nie rozwaliło. No, mamy Pluton okay. trochę. Nie, dobra, wszystko w porządku. Taki dziwny... Dziwna chmurka poleciała. Ja tylko wolałem się dopytać, żeby później nie było ekscesów. No, dobra, tak wiecie co? To w tym miejscu kończymy ten odcinek. Dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, powiedzcie znajomym i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Oczywiście łapki w górę i będziemy kontynuowali Factorization. To pa, pa wszystkim. Na razie. Pa. No, na razie. Pa, pa.